Na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Za nami kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu. Gościem księżnicy była uznana dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera Anne Applebaum. Okazją do spotkania była ostatnia jej książka pod tytułem Zmierzch demokracji. Proszę powiedzieć, ja przyznam szczerze, że moja pierwsza reakcja na sam tytuł książki Zmierzch demokracji była co najmniej taka niepokojąca. No jak zmierzch, jak demokracja, wydaje się u nas w Polsce to jeszcze młody system, no ale taki podstawowy, gwarantujący wolność człowieka, tu nagle książka mówiąca już o zmierzchu demokracji. Dlaczego tak? Tak, no książę, to tytuł nie jest przewidywanie. Ja nie mówię, że jest koniec demokracji, ale demokracja nie jest coś, które jest dane na zawsze i że możemy na to zawsze liczyć. Trzeba będzie zawsze pracować, żeby utrzymywać demokrację, bo to nie jest tylko wybory, to jest też reguły, jak organizować społeczeństwo, wspólne instytucje, takie jak media czy sądy. I w dużych krajach w tej chwili, i w Stanach, i w Anglii, i w Europie, i nawet oczywiście w Polsce, jest takie zagrożenie, że ludzie zapomniają o tych instytucjach i jak one są ważne. Więc książki były napisane w tym intencje, żeby ludzi trochę obudzić. A jednym z zagrożeń są rządy autorytarne, które pociągają za sobą ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Są rządy autorytarne, są partie autorytarne, które oferują ludziom jedność, oferują im pewność, oferują im wizję społeczeństwa, gdzie nie ma sprzeczności, że wszyscy idziemy razem. I dla części społeczeństwa to zawsze będzie atrakcyjne. A mi się wydaje, że lekceważyliśmy ten fakt, że autorytarne osobowości i autorytarne reżimy mają swoje atrakcje, swoją wdzięk i ludzi zawsze będą, zawsze część ludzi będą do nich się kierować. Biblioteka Miejska uczciła Międzynarodowy Dzień Psa. Z tej okazji w holu księżnicy można oglądać wystawę poświęconą pisarzom i ich psom. Na ścianach zobaczymy fotografie Katarzyny Bondy, Katarzyny Grocholi czy Wojciecha Chmielarza. Wystawę można oglądać do 30 września. No właśnie, jaką wystawę można zobaczyć w holu Biblioteki Miejskiej i nie tylko? Wystawę, którą można zobaczyć w holu biblioteki, została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Psa, który przypada 26 sierpnia. Wystawa potrwa do 30 września, a można na niej zobaczyć zdjęcia pisarzy wraz z ich czworonogami, ale to nie wszystko, ponieważ jako niespodziankę uszykowaliśmy nasze zdjęcia, czyli zdjęcia bibliotekarzy. Super, zachęcamy do oglądania, ale Tajemniczy Ogród organizuje też wiele innych ciekawych spotkań. Co się będzie działo w najbliższych dniach, tygodniach? 16 września planujemy spotkanie z panem Albertem Kwiatkowskim, iranistą, które będzie związane z promocją książki Bach Bach, Iran dla najmłodszych. Planujemy również drugie spotkanie z wokalistką, szczególnie dla tego młodego pokolenia, z Mary z Polski, która zaszczyci nas swoją obecnością 23 września i serdecznie zapraszamy. Sezon koszykarski w powiecie inowrocławskim rozpoczęty. Za nami mistrzostwa powiatu inowrocławskiego w koszykówce 3x3 o Puchar Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej. Aż 17 trzyosobowych zespołów rywalizowało w hali sportowej 1 Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Turniej był rozgrywany w 4 kategoriach. Stawką były puchary, medale, dyplomy i nagrody. Walczyły o nie m.in. ekipy z Inowrocławia, Mogilna, Kruszwicy, Gniewkowa czy Barcina. Ostatecznie w kategorii 2010, bez podziału na dziewczęta i chłopców, wygrał zespół dziewcząt pod nazwą Żabki przed chłopakami z InoBasket i dziewczynami z ekipy Wrzeszczące Flamingi. W kategorii 2004-2007, bez podziału na dziewczęta i chłopców, najlepsze były Ciepłe Dranie, drugie miejsce zajął Basket Kruszwica, a trzecie dziewczyny z drużyny Atomówki. W męskiej rywalizacji w kategorii 2004-2006 wygrała ekipa pod nazwą Tasiemy przed Gniewkowem i drużyną bez nazwy. W kategorii Open pierwsze miejsce przypadło Park Show Piastowskie Inowrocław.
Kacper 3-3, koszykówka, Wino Wrocławiu. Miało być wprawdzie na zewnątrz, ale pogoda nie dopisała. Gracie w hali. Tak jest, no gramy w hali. Liczymy tutaj na fajną rywalizację. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać ten turniej. Przyjechaliśmy tutaj z taką myślą, żeby wygrać. No i nic, no fajnie, że coś jest organizowane w końcu w Wino Wrocławiu. Fajnie, że jest to 3-3, nowa formuła. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się tutaj zakończy. No prawie wszyscy jesteście z normalnej koszykówki, ale ta 3-3 jest modna, szczególnie po olimpiadzie, prawda? Tak jest, no nowa formuła, tak jak mówię, fajna gra, coś nowego dla nas, no i mam nadzieję, że uda się fajny turniej zorganizować i rozegrać, nie? A tak najogólniej, jakbyś porównał, to czym się różnią te koszykówki? Różnią się tutaj zasady. Jest krótsza gra, nie mamy czasu 24 sekund, tylko mamy czas 12 sekund na akcję. Więc jest to szybsza koszykówka. Mecze są rozgrywane do 21 punktów lub 12 minut. Tak, to tym się różni, nie? No i jest tutaj więcej fizyczności, więcej wjazdów pod kosz, wydaje mi się, że to jest. No i jest to rozgrywane przede wszystkim na jeden kosz, a nie na dwa. Powiedz, jak wam idzie i kto stanowi twoją drużynę? No ja tu z chłopakami się zebraliśmy, występowaliśmy tutaj w naszej nowrocławskiej lidze w TKKF-ach. I teraz część z tej drużyny tutaj przyszliśmy na ten turniej. No i jesteśmy po pierwszym meczu. Pierwszy mecz na szczęście udało nam się wygrać bez większych problemów. No i teraz czekamy za następnym. Tutaj czekamy, teraz jest mecz zorganizowany, no i potem my gramy, nie? Większość zawodników się pewnie dobrze zna, ale są też zespoły spoza Inowrocławia. Tak jest, są drużyny z Gniewkowa, z Mogilna, nawet z Torunia jest jeden zespół. Także no my tutaj w większości się znamy, nie? Ale też nowe twarze się pojawiły. Drugie miejsce w kategorii Open zajęła Kostka Brukowa, a trzecie NWG. Darek, hala sportowa Kasprowicza znowu żyje, trochę była nieużywana, a teraz gra na całego. Tak jest, w zeszłym roku, jak pamiętamy, remont, w tym roku wakacje i w końcu, no koszykówka wróciła na naszą halę. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, starostwo powiatowe właśnie wyszło z inicjatywą zorganizowania turnieju w koszykówce 3-3 w nowej, coraz bardziej popularnej dyscyplinie w naszym kraju, no nie tylko w naszym kraju, jak wiemy ta dyscyplina stała się dyscypliną olimpijską już. Zgłosiło się wiele drużyn, jest bodajże 16 zespołów, które rywalizuje w kilku kategoriach wiekowych. Wśród nich dziewczyny, wśród nich chłopcy, najmłodsi, to jest może powiem kategoria Open, najstarsza, potem rocznik 2-4, 2-6, później rocznik 2-7, no i najmłodszy rocznik 2-10, dziewczynki i chłopcy. A tak najogólniej czym się różni ta koszykówka od normalnej koszykówki? Koszykówka 3-3 no, wywodzi się ze streetbola, to jest taka uliczna koszykówka, no są jednak zasadnicze różnice. Gramy jak wiadomo 3-3, gramy na jeden kosz, troszeczkę różnią się zasady posiadania piłki, nie gwiżdże się tak często fauli, pozwala się na bardziej ostrą grę, także sędziowie muszą trochę inaczej podejść do sędziowania w tej dyscyplinie, także no jest sporo różnic, ale również cały czas to pozostaje koszykówką. Większość tych zawodników miała do czynienia z koszykówką taką normalną i to w barwach Kasprowicza, ale są też zespoły nawet spoza naszego powiatu. No nie tylko Kasprowicza, oczywiście z naszych wychowanków jest tutaj sporo, ale no przyjechały dzisiaj na nasze zawody drużyny z Gniewkowa, z Mogilna, z Kruszwicy, z Torunia, nawet widzę chłopaków, także zasięg tego turnieju naprawdę nas tutaj pozytywnie zaskoczył. Cieszymy się bardzo, ponieważ no głównie o to chodzi, żebyśmy tutaj mogli rywalizować w szerokim gronie drużyn, nie tylko z naszego miasta, ale również z regionu. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, medal, dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk starosty Wiesławy Pawłowskiej. Inowrocławska Straż Miejska obchodzi w tym roku swoje 30. urodziny. Z tej okazji w Parku Solankowym odbył się specjalny festyn z udziałem innych służb. O początkach Straży Miejskiej w naszym mieście i jej obecnych zadaniach rozmawialiśmy z Sylwią Przebieracz, kierownikiem referatu prewencji. Straż Miejska powstała 1 marca 1991 roku, liczyła kilku funkcjonariuszy, dawniej siedziba była w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Funkcjonariusze w tym czasie mieli do dyspozycji jeden radiowóz służbowy, był to Polonez Karo.
Zajmowali się głównie porządkiem w miejscach publicznych, a także porządkiem na targowiskach i kontrolą ruchu drogowego. Teraz zmieniła się i siedziba, i sprzęt, i zakres obowiązków. Najpierw chcę zapytać, jak to wygląda z tym sprzętem, co obecnie macie do dyspozycji w swojej codziennej pracy? Obecnie funkcjonariusze mają do dyspozycji 4 radiowozy, 4 rowery, a także 2 skutery, które są na co dzień przez nich wykorzystywane. I tutaj też współpracujecie z policją czasami? Tak, mamy codzienne patrole rowerowe na terenie Parku Solankowego i współpracujemy w tym zakresie z policją. Trzeba podkreślić, że od kilku lat tutaj w siedzibie Straży Miejskiej jest też monitoring, prawda? Tak, od 2018 roku funkcjonuje tutaj w straży monitoring miejski, który liczy 45 kamer i jest całodobowo obsługiwany przez strażników. No jak pokazuje rzeczywistość, niejednokrotnie pomaga namierzyć się w jakichś wykroczeniach. Tak, monitoring, osoby, które obsługują monitoring, ujawniając wykroczenie, czy to w związku ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, dewastacjami, zgłaszają dyżurnemu Straży Miejskiej, który dalej dysponuje patrolem i patrol już na miejscu podejmuje interwencję. Cała sytuacja jest nagrana, udokumentowana i osoba, która już dane wykroczenie popełniła, no nie może się tego wyprzeć. To 30 lat i na przestrzeni tego czasu zmieniały się wasze obowiązki, właściwie zwiększał się zakres tych obowiązków. Za co obecnie odpowiedzialni są strażnicy miejscy, jeśli chodzi o ich służbę? Obecnie strażnicy zajmują się pilnowaniem porządku i spokoju w miejscach publicznych. Również pomagamy osobom bezdomnym. W dużej części podejmujemy interwencje w sprawach zwierząt. Podejmujemy również kontrolę w zakresie spalania odpadów. Obsługujemy monitoring miejski, a także zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką i edukacją. W każdą niedzielę przez całe lato zawsze o godzinie 16 w Muszli Koncertowej odbywają się przeróżne koncerty. To w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego. W ostatnią niedzielę zagrał inowrocławski zespół Polifonika. No właśnie, Inowrocławskie Lato Muzyczne ma także swoje klimaty, swoje zespoły, promuje nasze zespoły. Jednym z nich jest właśnie zespół Polifonika. Co zagraliście tutaj w Muszli Koncertowej? No, Polifonika od jakiegoś czasu, może od roku, występuje z autorskim programem. Tak naprawdę przygotowujemy płytę z kilkunastoma piosenkami, polskimi piosenkami, które gdzieś sięgają do tradycji, takiej najlepszej tradycji polskiej muzyki rozrywkowej lat 60., 70. No bo tak naprawdę początkowo zajmowaliśmy się tylko tym, to znaczy Polifonika wykonywała aranżację utworów polskich spod znaku właśnie Komedy, Korcza, takich znanych, trochę lekko jazzujących kompozytorów. Natomiast no, przyszedł ten moment, myślę, że rozwoju zespołu i z tego się cieszę, że to nie wystarczyło i gdzieś aspiracje pociągnęły w stronę autorskiego programu. On jest przygotowany, tak naprawdę czekamy na to, że będzie nam dane zarejestrować płytę, no ale to zależy od wielu czynników. Jednym z nich są fundusze. No, apelujemy przy okazji, gdyby ktoś chciał być sponsorem Polifoniki, czemu nie, prawda? Tak, no nie udało nam się uzyskać w tym roku stypendium artystycznego, ale liczymy, że może w przyszłym. No i jakoś ten obrazek Polifonika zyska ramę w postaci płyty właśnie. Skąd ten zachwyt polską muzyką lat 60., 70., jak wspomniałeś? No to jest dość długi temat, bo my mamy to podobnie jak w filmie, jak w kinie. Mamy bardzo ciekawą tradycję związaną z melodykami, czyli z ludźmi, którzy zawodowo zajmowali się tworzeniem melodii. Właściwie coś takiego dzisiaj nie funkcjonuje. Nie znaczy, że nie ma takich wybitnych kompozytorów, ale no kiedyś, tak nieładnie to ujmę, na etacie funkcjonowali muzycy, którzy zajmowali się właśnie tworzeniem melodii. I to gdzieś pozostało, stąd pewnie myślę, że zachwyt wielu nad zestawieniem powiedzmy muzyki lat 60., 70., tej najlepszej rozrywkowej muzyki z dzisiejszą muzyką.
też z szacunkiem oczywiście wobec tej muzyki, no bo czasy się zmieniają, muzyka też się zmienia. No ale tamte kompozycje, harmonie, melodie pozostały i myślę, że no, to jest ciekawy ukłon w stronę właśnie tak ambitnych tradycji. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.